Witam was, moi kochani, w doborowym towarzystwie, w towarzystwie moich przepięknych pajęczaków. Dzisiaj, moi drodzy, skupimy się na karmieniu tych pająków. Do nakarmienia mamy Cayenne Cubescens, Lasiodore Parahybane, Terafosse Blondi, która się schowała do Pokebola, oraz Nandu Chromatus, który schował się za kokosem. Ale jak zobaczą, co dla nich przygotowałem do jedzenia, to uwierzcie mi, od razu wyjdą z kryjówki. Będziemy je karmili największymi karaczanami, karaluchami, jakie znalazłem. Są to karaczany madagaskarskie. Spójrzcie tylko na nie. Jakie są olbrzymie. Widziałeś kiedyś takiego karaczana? Stary, on jest gorszy od pająka. Zobacz. Fuj! Ty, on syk-syczy? Słyszysz? Patrz, on gada. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. On krzyczy. On normalnie krzyczy. Co jest? Zostawcie łapkę w górę, jak jesteście w szoku, że on krzyczy. O! Straszy, straszy! Więc zobaczymy, czy sobie te pająki poradzą z takimi wielkimi karaluchami. Jeszcze takich nie jadły. No i oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Przy pomocy tego magicznego kija będziemy teraz wyciągali Terafosse Blondi z Pokebola. Postukamy troszeczkę z przodu, żeby wyszła. Bo jeżeli nie wyjdzie, to boję się, że ten karaluch gdzieś się zakopie i po prostu ona go zje za kilka godzin, a my tego nie nagramy. A tego byśmy nie chcieli. Otwieramy wrota piekieł. Ona bardzo urosła od ostatniej wylinki. O kurde. Był atak, ale ona się schowała. Dobra. Czyli ja bym się na chwilę z nią wstrzymał. Niech ona wyjdzie. Zobaczymy, co na to Chromatus. Czy on wyjdzie, wajacik? Oby nie wyszedł właśnie chyba, co? On już raz nam wyszedł, dokładnie. Chromatus schował się za kokosem. Zrobiłem mu takiego mini kokosika, żeby mógł się do niego chować, ale go nie zaakceptował, bo w sumie krzywo go uciąłem. Więc dzisiaj lub jutro pojadę sobie i kupię innego kokosa i mu zrobię nowy domek, więc zobaczycie go na pewno w następnym odcinku. Proszę wyjść stąd. Okej, okej. Okay, okay. On zawsze się ładnie prezentuje. On zawsze się ładnie prezentuje, zgadza się. Z racji tego, że Chromatus jest najbardziej szalonym pająkiem i już raz nam uciekł, więc jest najbardziej temperamentny, damy mu jako pierwszemu karalucha. Nie chcesz palcem rzucić? Na rączkę? Jak zostawicie łapkę w górę, to go wezmę w rękę. Nie, on to zrobi, a jak ci ugryzie? Na razie co krzyczę tylko. Sterona mają jad madagaskarski. O, 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 mamy chyba tutaj pierwszego chętnego. Jaki on jest twardy w dotyku. No nie da się go złapać, bo on ucieka. On jest mega śliski. No patrz, no nie idzie go. Mam go. Fuj. Dobra, gruby. Chodź, 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 dokąd, 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 dokąd. Dokąd pan idzie? Wracaj. Dokąd ty, gościu, idziesz? Wracaj. Masz go dobrze. Mamy go. Uciekiniera. Panie, proszę więcej nie uciekać. To iść do Chromatusa, on się tobą zajmie, na pewno. Dobrze idzie, idzie bardzo dobrze. Nie no, pod kokosa się wkopał, nie wytrzyma. Nie. I tyle z jedzenia. Dobra, musimy mu troszeczkę pomóc. Kokosankę zabieramy. O, 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 o. Chromatus się boi takiego wielkiego karalucha, nie wytrzymam. Zobaczcie, Blondi wyszła, patrzy tylko przez dziurkę, czeka na ofiarę. Ofiara nadchodzi. Ofiara incoming. Panie karaluchu, chodź, 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 chodź. Tak jest, mamy karalucha. I on wjeżdża do środka. Dą, 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 dą. Dą, 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 dą. Wow! Wow, 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 jest bitka! Jest ostra bitka. Mago, 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 mago. Aha, aha. Dzieje się tam. W pokebolu. No widać, że z nim tam walczy. Szkoda, że to się nie dzieje na zewnątrz, no ale widzicie, Blondi ona nie lubi wychodzić na dwór. Ona cały czas w tym pokebolu mieszka i tyle. Chromatus zszedł z szyby. Zobaczymy, może zaraz się spotkają z karaluchem. Możemy im pomóc. Ty, Cockroach, idź tam. Idzie, idzie, idzie. Patrz, Chromatus się boi, ucieka na górę, nie wytrzymam. Taki wojownik był z niego. Napiszcie w komentarzu, Chromatus, ty boi dupków. Teraz nakarmimy parahybanę. Ona na pewno nigdzie się nie schowa i na pewno jest bardzo głodna. Dla mojej 14-latki przygotowałem największego. Największego, jaki jest. O, o Jezus. Patrzcie, krzyczy. Ale mocne. Nie! Nie rób tak. Wow, 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 patrz, co się dzieje u Chromatusa, poczekaj! Zobacz! Karaluch wszedł na szybę i Chromatus też! Co tu się wydarzy? Czy on go zrzuci na ziemię? Czy też nie? Nie no, nie wytrzymam. No chyba nie jest głodny. Jest, 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 ale ofiara jest za duża. Prawie wielkości jego, widzisz to? No da, może za duża jest rzeczywiście. Chromatus tego nie przekalkulował, że ja będę to jadł 2 tygodnie. Chromatus, atak! Atak, patrz! Nie wytrzymam, nie, nie. Czy ty się dobrze czujesz? Jedzonki przyszły, po ściance chodzą. I schodzi na dół.
Weźmy teraz kokrołcza. Ale on jest wielki, co? Nie no, gigant. Gigant. Chodź, kokrołcz. Ale siłacz. Siłacz, siłacz, siłacz. Atakuj. Zjedz, 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 zjedz. Nope. No łap go! Nie! Uciekł do środka. On się schował do czaszki. Strasznie ciężkie jest to karmienie. Kurde. Jeszcze jednego damy, nie? Tak, tak. Jest jeszcze jeden w zapasie. Jak leci! Dokąd pan idzie? Mocny! Dobra. W drugą stronę przejdzie, bo jak leci! Baba, idziesz tam, do środka. Idzie, 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 idzie. Na Tyrolce. Na Tyrolce, siu! Jakie robi te akrobacje! Atak, atak! Patrz, buzi daje! O, patrz! O, o, o. Nie no, nie wytrzymał! Stary, dawaj go szybko patyczkiem, do czaszki ucieknie! No już w czaszce jest. Głupia dziura w czaszce. Najgorsze jest to, że my nie nagramy tego prawdopodobnie, jak ona ich chwyci, bo one będą tam siedziały długo. Ja teraz nie chcę rozwalać, wiecie, tego całego otoczenia terrarium, czekaj, żeby ich wyciągnąć. O, o, jest akcja! Idzie, 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 idzie. No, patrz, 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 idealnie. Hello there. Mogę... Nie, pa, dojeżdża go, dojeżdża pająka. Bierz chromat, pas, chyba! Podnie! Podnie, pa! Daj szybko! Ach, nie zdążyłem, ale byłem centralnie pod chromatusem. Nie, jesteś, wiesz co, największą pierdołą, a taki byłeś kozak, uciekałeś i tak dalej. Skoro chromatus ciebie nie chciał, chodź. Ja się łapę. Tak jest. Pójdziesz do najmniejszego, ale najszybszego. Do Kajeno Kubesken. Niebieski pająk, bardzo ładny. Zobacz, idzie, 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 idzie. O! Oj, była tak. Młody idzie, twardo. Tak, temu tam do środka wchodzi. Nie. Czyli dzisiaj będzie karaczany kontra pająki 1-0. Ale fail, stary. Coś ci za jedzenie kupił. Jak widać, tylko blondy się nadaje. Tak, i to jeszcze wszystko się działo w Pokeballu i tego nie nagraliśmy. Najgorsze karmienie ever. Dlaczego wy tak zrobiliście? To miało być widowisko, pajączki. Musimy teraz poczekać. Ona wie, że coś się dzieje. Ona wie, że coś się dzieje. Ona wie, że on tu pod spodem siedzi i ją dotyka czułkami. Tu jeszcze mały siedzi jakiś stary. Kiedyś jej dałem, on uciekł i tu siedzi. Nie wierzę. Mago, 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 nie zdążyłem włączyć. Zgasiłem na chwilę, ja patrzę, ale ona go wyjęła. Jakimś cudem go wygrzebała. Okej, chociaż ty dostarczyłaś kontenciku dla widza. Bo on zaglądał, zaglądał i ja byłem pewien, że go nie chwyci. Wow. Wow, wow, patrzcie na te kły. Uciekaj jej. I to jest zdobycz, co? To jest ciekawe, że ona sobie ledwo co radzi, a Blondie sobie bez problemu poradziła, co? No. A jest o wiele mniejsza. Z 3 razy. O, 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 u młodego coś się dzieje, zobacz. Mhm. O, 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 gdzieś mu tam pod spodem chodzi, tak, wiesz? Tak, pod pajęczyną, tak. Keralu. Coś tam go irytuje, no. Sami tam tupa. O, 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 o. O, mama, coś ma, ma, ma coś, ma coś, wyciąga. Ale ja, złapał go, złapał go. Ma go, nie wierzę, tego małego? Mały chyba, ta, małego. Zobacz, wbija mu kły w chitynę zamiast pod spodu. Zobaczymy, czy się przebije, chyba się przebił. Coś tam się dzieje, ledwo co widać, bo tyle pajęczyny, ale się dzieje. Bardzo dobrze, że się udało nakarmić 3 pająki, tylko chromatus duperelek wlazł na szybę i się ścigał po niej z karaluchem. Nie mamy już dla niego niczego, ale on dostanie coś mniejszego, jak złapiemy jakąś muchę, uszaka w pokoju, albo karalucha z poduszka. No, 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 no. Nie wymyślaj. Tam jest wylęgarnia takich rzeczy. Nie, żartuję oczywiście, ale żarcik musi być. Dobra, czekamy na rozwój wydarzeń. Oj, oj, oj. Są problemy? Jakieś tam niby są, bo się rusza lewo, prawo. Ciężka zdobyć dla nich. Ale niech się nagimnastykują, jak oni dostawali tylko cały czas muchę, kurde i pasikonika, to był luzik. A teraz trzeba powalczyć troszeczkę o jedzonko. Pokazać charakter. Że ten chuderlak złapał coś, to jest niesamowite.
spójrzcie na parachybanę, jakiego ma irokeza nad oczkami, zawsze mnie to rozbrajało. Czekajcie, ustawię wam ostrość. O! Cztery włoski! Kolejny wyszedł spod czaszki, a tutaj jest jedzone. Ciekawe, co ona zrobi. Teraz jest bezbronna, z pewnością ucieknie z nim, jak on ją dotknie, ale chyba to się nie wydarzy, bo uciekł znowu. A szkoda. Spójrzcie na to. Kiedy ofiara przestanie się ruszać, pająk ją przykleja do swojej pajęczyny i wtedy na spokojnie sobie ją zjada. Więc on się tak obraca w koło i z tyłu plecie sieć i przykleja ofiarę. One eternity later. Witam was kilka dni później. Przyszła nowa dostawa robaczków. Proszę bardzo. O, zobaczcie, ile ich teraz jest. Takie wielkie. Niektóre są mniejsze. Wow, wszystko zjadły. Wczoraj dawałem im papryki i nie ma już dzisiaj nic. Widzicie, jak u mnie mają dobrze? Szkoda, że u pająków tak nie mają dobrze. Jak dobrze wiemy, Chromatus niejadek musi zjeść obiadek, tak? Idzie zima i on musi być najedzony. Więc dalej robimy tą samą próbę. Damy mu jak największego karalucha, żeby z nim troszeczkę powalczył. Zobaczymy, czy się uda. Zobacz na tego, jak akrobata. Mega mocny. Zobaczymy, czy Chromatus go polubi tak samo jak my. Okej. Okay. Gdzie on wszedł, do kokosa? Nie wierzę, pod kokosa. Dobra, wyciągaj kokos. O! O! Jest! Chromatus, dawaj! To jest twoja zdobycz. Jedziesz, jedziesz! O tak, 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 tak! No nie uciekaj, tylko nie uciekaj nam z... Nie, nie spierdzielaj mi z pudełka, proszę. Tylko nie z pudełka! Teraz musimy poczekać, kto zrobi pierwszy ruch. Ale mamy jeszcze jedną piękną sztukę. Blondie. Blondie wyszła, ale boję się, że ucieknie do środka. Nie, nie uciekła. Jest dobrze. Blondie też jest głodna, więc jest szansa. Zobaczymy bitkę. Okej. Okay. Idziemy do pokebola. Tak jest. Wow, 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 wow. O, ale go dopadła. Blondyna zawsze zrobi content. Stary, pierwszy raz coś takiego widzę. Pamiętasz, jak u nas się stawiała, jak ją przenosiliśmy? No. Tak samo by cię ugryzła. Nie mu tak. Co się dzieje? Ona nie może chyba się przebić przez tą skorupę. Ma apetyt, co? Stary, jak ona jest zawzięta. Patrz, uciekaj. Patrz, patrz, patrz. Ale jaja, co? Karaluch to przeżył. Nie wiem, jakim cudem. To w końcu jest największy pająk świata. Podejrzewam, zrobi do niego podejście numer dwa. Ale kiedy? Tego jeszcze nie wiem. Poczekajmy. Bawią się chowanego, nie może go znaleźć, bo on się tam wcisnął pod pokeball, a ja już jej nie będę przestawiał tego domku, bo to jest jej terytorium. Będzie musiała niestety poczekać, aż karaluch wyjdzie. Jak widzimy, Chromatusowi się nie podoba, że ktoś mu tu kopie faktycznie. I co? No i nic. Może mu mniejszego rzucimy? Ale się wywrócił na plecy. Joga z karaluchem. Nie wierzę. No i drugi uciekł. Czekaliśmy godzinę, niestety pająki nie złapały swojej ofiary. Trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać, ale już kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu: Terafosa Blondie, Nandu Chromatus, Lasiodora Parachybana oraz Cayenne Cubescens. Jeżeli ktoś z was wymieni wszystkie łacińskie nazwy tych pająków, przypnę mu serduszko. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!